są benefity? Benefity, nazywane inaczej świadczeniami pozapłacowymi, to obecnie drugi pod względem ważności czynnik decydujący o podjęciu pracy w firmie. Poza benefitami pracodawcy mogą przyznawać również deputaty. Są to partie towaru, które produkuje firma i przyznaje je swoim pracownikom. Zazwyczaj wartość deputatu pomniejsza wysokość wynagrodzenia pracownika. Obecnie wśród najpopularniejszych świadczeń płacowych znajdziemy prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie zajęć sportowych, samochód firmowy do celów prywatnych, dofinansowanie na dojazdy do pracy, zapewnienie lub refundacja posiłków, dofinansowanie kultury i rozrywki, udział w kursach, szkoleniach i konferencjach, refundacja studiów, dodatek mieszkaniowy. Według danych aż 75% Polaków uzyskuje co najmniej jedno świadczenie pozapłacowe. Często przedsiębiorstwa oferują benefity nie tylko dla swoich pracowników, ale również dla ich całej rodziny. Firmy prześcigają się w zapewnieniu nieszablonowych świadczeń pozapłacowych. Niektóre przedsiębiorstwa, by polepszyć atmosferę w pracy, oferują dzień czekolady, obiad za dojazd rowerem do pracy czy warsztaty o zdrowym odżywianiu. Na co zwrócić uwagę? Benefity są obecnie jedną z najpopularniejszych metod na zachęcenie pracownika do podjęcia zatrudnienia w określonej firmie. Niestety okazuje się, że nie wszystko złoto, co się świeci. Świadczenia pozapłacowe nie zawsze są darmowe. Część benefitów jest finansowana ze świadczenia socjalnego i ustalonego w regulaminie pracy zakładu i płaconego przez wszystkich pracowników. Inne natomiast są finansowane przez pracodawcę tylko w części. Pozostałą należność musi uregulować pracownik. Zazwyczaj, aby skorzystać z określonego benefitu, musimy wypełnić odpowiedni wniosek. Warto wówczas dokładnie przeczytać warunki podpisanego dokumentu i w takiej sytuacji zwróćmy szczególną uwagę na ewentualne opłaty i sposób ich pobierania, warunki korzystania ze świadczenia, okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy oraz to, kto jest za to odpowiedzialny. O co warto walczyć? Nierzadko firmy podążają za aktualnymi trendami i decydują się na benefity, które są modne, lecz nieprzydatne dla pracowników. Przykładowo dla firmy, której pracownicy są w wieku 40+, przedszkole okaże się często zbytecznością. Zazwyczaj jest jednak tak, że benefity wymagają wniosku z naszej strony. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, co jest nam potrzebne jako pracownikowi. Może będzie to ubezpieczenie lub dofinansowanie zajęć sportowych, a może bardziej przydatna okaże się prywatna opieka medyczna. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek.